No dobra, siemanko w kolejnym odcinku. Będę gadał szybko, bo chcę szybko temat zakończyć. Przepraszam za sąsiadkę, ale wzięła się kosi. Jak coś, możecie mnie wyśmiać za to, ale zrobiłem to tylko po to, żeby coś tam jakoś dmuchało na ten cylinder i jakieś było chłodzenie przynajmniej, więc się przejedziemy. Zmieniłem gaźnik, miał przyjść PZ26, a przyszedł PZ27. To zbytnio się nie różni. Założyłem filtr od pitbike'a, od gangusa. Wywaliłem tutaj dystans, bo już nie był potrzebny. Redukcja, tak można powiedzieć. Zalałem starego paliwa sprzed wieków jakiegoś. Znalazłem gdzieś butelkę, zalałem starego, bo popierona tutaj coś lepszego wlewać. Znowu będzie hejt. No i cóż, no, odpaliłem go na szybkości. Palił, no nie od strzała odpalił, ale odpalił. Słychać korbę, słychać zawory, wszystko słychać po kolei, więc jest ok. Czyli jak słychać te części, to znaczy, że coś się tam w środku kręci. Więc możecie tak samo wypisywać, że korba stuka. Cóż, bierę kask, no i jedziemy się przejechać, nie? Kawałek przynajmniej. Co więcej, czemu nie mam tej osłony, bo zaraz też będziecie się pytać. Nie mam tej osłony, bo mi przysłali złą. Sprzedawca mi złą przysłał, ale pisałem do niego i ma przyjść kurier, zabrać tam tą osłonę i ma mi przyjść taka, jak ma być. Przynajmniej podobno, zobaczymy. No cóż, no, odpalam, kurde, i zobaczycie, jak to chodzi. Ten stunt skuter. Chociaż trochę za ciężki. Ja kurde, ała moja noga. Trochę za ciężki, trochę za długi na stunt skutera. Jakieś powietrze jest? Z tyłu jest. Znaczy z przodu jest. Z tyłu jest prawie kapeć. Trzeba będzie dopompować. Trzeba będzie dopompować powietrze do tyłu. Jeszcze mi spadnie z ranta. Wtedy się to robił, bo tutaj ciężko było nałożyć. Kiedyś pamiętam. Zobaczymy, jak to będzie chodzić, bo jak to będzie chodzić wszystko fajnie, to może wtedy doinwestuję i wymienię tego wała, głowicę, cylinder. Bo głowica też jest uszkodzona, bo teraz też możecie mnie wyśmiać, ale zawora prostowałem młotkiem, bo był skrzywiony. Tylko chyba pan emeryt prostuje zawory. Ale nie chciało mi się wydawać pieniędzy na nową głowicę, bo zawora się nie opłacało kupywać. Bo tam gniazdo było wywalone, wypalone tak samo. Za silnik nie przepłaciłem, dlatego jest zrobione to wszystko tak na szybkości. Dobra, nawracamy i jedziemy na miejscówkę. Zobaczyć, czy to w ogóle jedzie jakoś, jak odpoli. Kluczyk jest. O, jak fajnie, korba stuka. Elegancko. Dobra, jedziemy. Trochę się boję tym jechać, tak wam szczerze powiem, bo jest taka geometria trochę kitowa. Ale odejście ma! O kurde! Ja z tym pierdżyleta hamulec. Tylnego nie mam hamulca. Tylny hamulec popuszczony. Zobaczymy, czy poli gumę, ale jak stawia na świecę, no to gumę nie będzie polić. Odejście ma. Z gazu podrywa na koło, nie widzicie może tego? Ale stanę se, siądę z przodu. Trzeba uważać z gazem. Jeszcze raz pokażę wam. Idzie, idzie na koło jak zły. Trochę jest długi i trzeba uważać. Powiem
powiem wam, że Deczko go muli na rolkach, bo rolki są kwadratowe i nie wyrzuca tak dobrze, jak startujemy. Robimy na piasku coś. Potrzebowałbym prostej, bo boję się tym jechać. Więcej. Zrywa strasznie przyczepność. Czasami ruszy tak ostro, a czasami tak gorzej, ale to przez rolki. Pełno takiego żwirku. Oj, jasny pieroń. Trzeba uważać. Ja na skuterach to jest trochę za głupi sprzęt. Nie, poleci ponad stóweczkę spokojnie. Bo już widzę, że spokojnie leci więcej niż pitbike, a mój pitbike 8 dych leci. To spokojnie go weźmie. O, tak. Nie, trzeba uważać z gazem, o, dam nagle. Masakra! Powiem wam, śmierdzi olejem. No na pewno bierze coś oleju, bo to wszystko zrobione tak ulepione, można powiedzieć. Ale cylinder jest przytarty, zawory nie trzymają, korba już ma luz. To jest taki, na razie sprawdzić, czy w ogóle to cokolwiek będzie. Chciałem przymierzyć do tego tej ramy, czy będzie to w ogóle tu pasować. I powiem wam, w porównaniu do 50-tki, to 50-tka się chowa. Nie, to ma odejście. Odejście to ma kolosalne. Jeszcze na kwadratowych rolkach, bym założył jakieś uczciwe rolki, nie kwadratowe, tylko zwykłe jakieś. No w sensie kwadratowe. No nieuszkodzone, nie? Normalne, dobre rolki, to szłoby to o wiele lepiej, bo tak to trochę te rolki blokują i nie ma takiego jeszcze odejścia strasznego. Chociaż już ma odejście za dobre. Ja bym go skrócił jeszcze, czyli tak zrobił, jakbym chciał, czyli przybliżył koło jeszcze tak o 10 cm, żeby wyglądało to jak oryginalny skuter wcześniej, to przecież ja na tym bym nie ujechał. Nie ma opcji, żebym ja na tym ujechał. Jest to nierealne. Ale zawsze... Nie no... Powiem wam, no widzicie, no skuter chodzi, pali, wyrywa na koło. Jeszcze wam pokażę, ale bo jeszcze nie sprawdzałem po zagrzaniu, jak podpala. Ale powinien odpalać już normalnie, bo gaźnik jest taki, jak chciałem. Wiedziałem, że jest za duży, bo nie wiem, bo wy tak samo... Zobaczcie. Jeden strzał. O. Jak mówiłem już nieraz, no, odpowiednie dobranie gaźnika to jest klucz. No. No tyle, no. Co ja tutaj więcej powiem? Czekam na osłonę dolną i jedziemy do skauta to potestować. Zobaczymy, czy gdzieś w ogóle tym wyjadę. Znają życie, te wszystkie ładne plastiki będą będzie po plastikach. Muszę sobie porobić zdjęcia.
i ewentualnie zrobię sobie rurowanie tutaj, żeby to wyglądało jak oryginał. A jak na przykład rozwalę te boczki albo coś, to ewentualnie sobie potem tu powywijam te rury i zrobię z kawałków jakiegoś plastiku, z beczki albo z czegoś takie osłony, nie? Żeby to wyglądało jak oryginalnie. Po prostu zrobię swoje plastiki, jak się te porozpieprzają. Z takiego tworzywa elastycznego, bo to szkoda się bawić nawet takie lepienie tego potem. No dobra, mam nadzieję, że się odcinek podobał, taki znowu króciutki, ale chciałem przetestować, czy to w ogóle jeździ. Jak widzicie, jeździ, więc no, cóż więcej chcieć, więc do następnego, trzymajcie się, na razie, hej!